Hejo, witam was w upalny dzień. Jadę nad jezioro, wakacje są. Ekipa jest nad jeziorem. Naleję tylko paliwa i jadę do nich. Oczywiście wziąłem kąpielówki, bo ekipa dzisiaj będzie pływała, nie jeździła. Summer weekend. No dzisiaj naprawdę summer weekend, ekstra. 33 stopnie. No, już. Jest. W ogóle na to jezioro to muszę objazdami jechać. Bo most tam naprawiają, czy tam remontują. Dzięki, do widzenia. Nie no, nawet jak się jedzie, to jest gorąco. Niby wiatr jest, ale nic nie czuć. Pamiętam kiedyś z takich 33 stopni upału na zawody pojechałem. Na Pomorze. Ale lipa wtedy była, jemy. Wyprzedzą. Zwolnię to. Wolę trochę na kole polatać. Coś tutaj duży ruch, ja wiem, bo jest objazd pewnie i dlatego. O tutaj w tym Szarleju to mi się kojarzy z taką cygańską osadą. O, jakiś korek. I to spory. Żyło z poboczem i wezmę. O, stary żółw i nowy Volkswagen. Nie no, dzisiaj te 33 stopnie to czuć, a być może, że nawet do 35 tutaj dojdzie u nas. Ale co, no zaraz do wody, do jeziora z Kubą ponurkować. No i teraz muszę się kierować tam, gdzie jest objazd. Już w prawo i podobno przez Biedronkę to jak mówi trzeba przejechać. Pojazdów rolniczych, pojazdów budowlanych albo sławę, to objazd. Ale chyba źle pojechałem. Zapytał mnie, czy warto właśnie zakładać takie koło Supermoto do Enduraka na 18. Warto, jeżeli chcesz gumować, to jak najbardziej. Tak szybko opona ci się nie zużyje. To jest raz, dwa, jest lepiej. Bardziej się rozkłada to koło Supermoto pod ciężarem, no bo tak naprawdę to
wiadomo, przy wheelie, nie dość, że cały ciężar motocykla idzie na tylną oś, to jeszcze nasza masa ciała. Kurde, nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten place, to chyba źle wjechałem. Tomek mówił objazd. Nie, no objazd do Poznania. Ja pierdzielę. Coś jest nie halo. Tu nie dojadę. Siema. Dobra, objazd pojazdu. O, ja nie. Znowu objazd. Ja pierdzielę, ja nie chcę objazdów, ja chcę dojechać. Przez Biedronkę. No i ja pierdzielę, dojechałem. Chodnikami mam jechać. O Chryste, tu rondo jeszcze budują. Sam nie wiem, gdzie jestem. No dobra, jest tu objazd do Urzędu Miejskiego. A. Przepraszam, nad jezioro tu dojadę? Dobra, dziękuję. Dobra, dzięki. A mówili, że ludzi nie ma, zobaczcie. Dobra, bryket trzeba gdzieś zostawić. Siema, ekipa Lita. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out. Zaskoczę Kubę. Siema! Ale fajna woda. No. Czekałeś za mną? No. Ło, wie panie. Tak na pierwszy rzut to jest dziwna. Nie. No. Ale cieplejsze niż w Poznaniu chyba. Tak? No. Może się, może... Skąd zrobisz ci na główkę pewnie? No. Nie? No, tak będzie. Czemu nie? Na ten. Na szczupaka. Tu. Od razu lepiej. No. Z motocykla na ten. Na wodę. Z motocykla na wodę. Bajer, co? Będziesz z Kuba. Będziesz jeszcze w wodzie? Ale fajna woda jest, nie? No. Super. A teraz atak na Kubę. Mam cię! Nie, nie ma. Ło.
Uczy na plecach pływać, Kuba. No fajnie jest. O. Ręce wzdłuż ciała, Kuba. Czekaj, nie tak. Daj sobie na bardziej płytkim zrób. A jak ręce, tak? Tak, i tak waflujesz. Albo tak, tak, najlepiej tak. Nie tak, tak, Kuba. Tak, o, palce razem, żeby były złączone. No naprawdę, na plecach. Ale się rzucił. Rzucaj się. Na trupa poszedłeś. Na bocznego trupa. No Kuba, ja cię podtrzymam, a ty trenuj. Na plecach. Ja cię podtrzymam od spodu. Dawaj. To pamiętaj, proste nogi, proste muszą być. Nie takie, tak. Trenuj prosto, prosto, no i chlap. Mocno, ale nie tak. O, tak, 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 o. Nic? No. Lepiej było? No. O, patrz, ja. Ale patrz, rękoma tak robisz. Musisz się utrzymać. Tak, wiesz, tak jak ryba. A nogi tak, patrz. No. I tylko rękoma. No. I ucz się prosto nogami. Dzięki. Kuba. To nara. Hejos. O, tu, tu, tu. O, cie panie. Jadę. Nory malece. Nara, hejos. Do wieczora.